Dzisiaj trzy wice o dobrej książce. A taką dobrą książką może być dobry kryminał. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan chciałby pożyczyć? Wie pani co, interesują mnie kryminały, w których rozwiązanie zagadki najlepiej jest na samym końcu. Proszę, myślę, że to będzie odpowiednie. A tym bardziej ta pozycja jest godna uwagi, bo dopiero na ostatniej stronie okazuje się, że złodziejem obrazów jest ten ogrodnik. Do biblioteki włazi kobieta w żałobie. Bardzo kochała swojego chłopa. W ręku trzyma książka Mały Atlas Grzybów. Szczere wyrazy współczucia, ale na pocieszenie mogę pani powiedzieć, że wydawnictwo już poprawiło te błędy. Żeby iść z duchem czasu, w bibliotece otwarto nowy dział. Dział sprzedaży książek. Wszyscy pracownicy byli w ten projekt mocno zaangażowani. Niestety sprzedaż szła słabo, a czasami nawet w ogóle. Aż do czasu. Do czasu, kiedy zatrudniono nowego pracownika, Jąkały. Mało tego, że Jąkała sprzedawał książki, sprzedawał on wszystkie książki, które chycił do ręki. Zapytano go więc kiedyś, jak on to robi. Konia na domofon i gadom. Kupujesz ta książka, albo zaczyna czytać. To jest przykład, że każda przypadłość idzie wykorzystać w szczytnym celu. A jak ktoś nie ma pomysłów, to zapraszam tu do biblioteki. Tu jest pomysłów pełno książek. A my widzimy się, no nie później niż za 2 tygodnie, a może i za tydzień. Na razie, trzymajcie się. Hej!